Rodzinę Tachanowskich, repatriantów z Kazachstanu, powitały dziś 24 listopada w Suwałkach władze miasta. 31-letnia Krystyna, której pradziadek pochodził z Polski, 33-letni Jewgeni oraz dwójka dzieci, 4-letnia Nelly i Artem, który skończył w lipcu roczek, dotarli w poniedziałek 22 listopada do Suwałk. Mają za sobą kilka spacerów i zadamawiają się w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Kościuszki. Przed nimi intensywny kurs języka polskiego i poszukiwania pracy. Wiadomo, że z tym problemu nie będzie. Państwo Tachanowski to osoby z wyższym wykształceniem. Krystyna jest epidemiologiem, a Jewgeni to ekonomista i inżynier. Repatriantów powitali w mieście i prezenty przekazali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jadwiga Milewska z suwalskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że po tych kilkumiesięcznych przygotowaniach w końcu trafiliście do Polski, do naszego miasta. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że możemy w taki sposób, jako strona polska, wspierać repatriantów, wspierać osoby, które mieszkały daleko od naszej ojczyzny i teraz, po tych latach, wracają do swojego kraju. Witamy w Suwałkach osoby, które chcą w tym mieście mieszkać. To pierwsze, najważniejsze kryterium. Po drugie, czują się Polakami. Po trzecie, osoby młode, osoby wykształcone i osoby ze wspaniałymi dziećmi. Takich Suwalczan nam potrzeba i bardzo się cieszymy, że nasze wspólne interesy spotkały się ze sobą. Przodkowie wyrwani z polskiej ziemi, potomkowie ich wracają na łono Polski. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Wojewoda też wyraża ogromną radość. W rozmowie z dziennikarzami Krystyna powiedziała, że do Kazachstanu przed wojną został przesiedlony jej pradziadek Gołębiewski. Do Polski chciała wrócić, bo tutaj jest jej ojczyzna i szanse rozwoju dla dzieci, jakich w Kazachstanie nie ma. Jaki powód? Chcemy, aby nasza rodzina rozwijała się, a tam nie ma ku temu warunków. Chcemy żyć w ojczyźnie. To tutaj żyli nasi pradziadkowie.